Dziś z Marcinem Drogomireckim, który zresztą jest jednym z uczestników również konsultacji z Ministerstwie Rozwoju i Technologii, porozmawiamy sobie o kredytach, bezpiecznym kredycie, który ciągle istnieje, chociaż niewiele osób o tym wie, o mieszkaniu na start, projekcie, o tym, jak on wpływa na handel w dużych i małych miastach. I to na podstawie badań Marcina, które dotyczą cen w małych i w dużych miejscowościach, jak one się różnią. Przy okazji wyjaśnię ten obiecany Wam tajemniczy już wykres. Jeszcze chwilę cierpliwości. Musicie poczekać, a teraz cóż, zapraszam Was przede wszystkim do subskrybowania tego kanału i pisania nam w komentarzach propozycji, audycji, swoich odczuć o rynku nieruchomości, co powinno być zrobione. I Marcinie, od razu zacznij się tłumaczyć z tych danych, co one przedstawiają. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku. Tak, zaczynamy od tabeli, która prezentuje aktualne średnie ceny ofertowe mieszkań w 8 wybranych miastach. Można powiedzieć, że 4 to te duże, największe w Polsce, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i 4 mniejsze, czyli Lublin, Olsztyn, Legnica i Konin. I zrobiłem tutaj zestawienie średnich cen ofertowych mieszkań, cen całkowitych w odniesieniu do mieszkań jednopokojowych, dwupokojowych, trzypokojowych i czteropokojowych. No i na tej tabelce doskonale widać, jak ogromne są rozpiętości cen podobnych wielkościowo mieszkań właśnie w zależności od lokalizacji. O ile w Warszawie w tej chwili cena średnia oferowanej na rynku kawalerki oscyluje w granicach 575 tysięcy złotych, o tyle we Wrocławiu jest to cena już prawie o 100 tysięcy złotych niższa, no a w Legnicy czy w Koninie no, różnica jest już ogromna. W Legnicy w tej chwili średnia cena ofertowa kawalerki to 208 tysięcy, w Koninie 192 tysiące. Jeżeli spojrzymy na mieszkania większe, dwupokojowe, czyli takie, które postrzegane są jako te nawet dla singla przyszłościowe, no bo pozwalają myśleć o założeniu rodziny, nawet o dziecku, tak, to w Warszawie takie mieszkanie w tej chwili kosztuje średnio 815 tysięcy złotych. W Poznaniu dużo mniej, około 540 tysięcy za dwupokojowe życzą sobie oferenci. Z kolei w Legnicy 300, no to widzimy, to jest ponad połowę mniej niż w Warszawie i w Koninie też około 300 tysięcy za dwupokojowe. Czyli te ceny w mniejszych miastach, dawnych wojewódzkich, no są dużo, dużo, dużo niższe niż w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu. No a jeżeli dojdziemy już do końca tabelki, czyli do mieszkań czteropokojowych, których powiedzmy sobie szczerze na rynku cały czas brakuje, no to w Warszawie stawki już przyprawiają zawrót głowy. Średnia cena oferowanego obecnie mieszkania czteropokojowego w Warszawie zbliża się do 1,5 miliona złotych. Oczywiście podkreślam, że są to średnie ceny. Znajdziemy w Warszawie mieszkanie czteropokojowe nawet za około 900 tysięcy złotych, ale weźmy pod uwagę, że będzie to mieszkanie na przykład na 9 piętrze 12-piętrowego bloku z okresu PRL-u. Mieszkanie to będzie miało około 65 metrów kwadratowych i będzie wymagało remontu. Także, tak jak mówię, poniżej 1 000 000 złotych 4 pokoje da się znaleźć, ale to już jest zupełnie inny standard. W przypadku Wrocławia 4 pokoje prawie 1 000 000 złotych obecnie. We wspomnianych wcześniej Legnicy, w Koninie poniżej 500 000 złotych. Krótko mówiąc, 3 razy taniej niż w Warszawie, ponad 2 razy taniej niż w Krakowie. Gdybyśmy się spojrzeli na tą tabelkę tak po przekątnej, to by nam wyszło, porównując mieszkanie 4 pokoje Konin i 1 pokój Warszawa, to no, widzimy. Nawet to jednopokojowe w Warszawie jest średnie, oczywiście to średnie poddałeś, droższe niż 4 pokojowe
mieszkanie w Koninie. Oczywiście te różnice cen to też wynikają, wiesz, z zarobków miejscowych, z podaży ofert, ale też z konkurencji, na przykład innych ofert. W końcu na przykład Konin jest mniejszy, można mieszkać w domu pod Koninem, Warszawa jest większa, no ale też są miejscowości podmiejskie z jakąś tam komunikacją, no z trudniejszym dojazdem może niż w Koninie do centrum miasta, ale za te 1,5 miliona prawie, 1 400 000, to można kupić dom spokojnie w okolicach Warszawy, nieprawdaż? No można, tak, ale to nie będą takie, bym powiedział, rogatki, tylko jednak kawałek dalej. No, Łomianki na przykład, to nie jest aż tak kawałek dalej, bo to trzeba się mocno przyglądać, gdzie jest ta granica. No nie będzie to też jakiś tam super willa, ale to też nie będzie najgorszy dom. Zresztą muszę powiedzieć szczerze, że wiemy i wyraźnie widzimy na budowach trend do tego, że domy maleją, mieszkania maleją też swoją drogą, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, zauważyliście, że na przełomie lat 80. i 90. to takie mieszkanie budowane w Polsce w różnych technologiach, takich mieszanych czasami, trochę z wielkiej płyty, trochę mieszanych, różne to były technologie, już takiej czystej wielkiej płyty to raczej nie było i ono miało prawie 80 metrów, 76, 78, takie były metraże. Dzisiaj w Warszawie deweloper, 3 pokoje, 53 metry, 55 metrów. No to mieszkania są znacznie droższe, a powierzchnie nam ubyły o 30%. Ale Marcin, przejdźmy i zapraszam Państwa do obejrzenia tego wykresu. Wyjaśnię Wam, o co w tym chodzi. Ta czarna kreska to jest kreska obrazująca, jak działał bezpieczny kredyt 2%. Przypominam, dopłata. Jeżeli ktoś nie miał mieszkania, kupował swoje pierwsze mieszkanie, już tak w uproszczeniu mówię, no to do kredytów droższych mógł dostać dopłaty do rat w ten sposób, że dostawał je do 2% wartości. Finansowanie było ograniczone wielkością również maksymalnego wkładu własnego, który można było wnieść 200 tysięcy. Więc w praktyce można było kupić mieszkanie o wartości do 800 tysięcy, jeżeli się spełniało jakieś dodatkowe warunki. I teraz ten drugi wykres, to są wykresy odpowiednio dla singla. Ta niebieska linia tutaj się powinna ona pokryć z tą czerwoną, bo to jest to samo. Ta czerwona linia to jest para, potem mamy z kolei znowu 3 osoby w gospodarstwie domowym, 4 osoby w gospodarstwie domowym i 5 osób w gospodarstwie domowym. Płaska linia pokazuje ich dopłatę do kredytu. No, w tym przypadku dla tego 5-osobowego gospodarstwa do 600 tysięcy, no to oni są na kredycie na 0%, a te krzywe linie to pokazują taką średnio ważoną stopę oprocentowania. Gdyby oni wzięli kredyt oprocentowany na 7%, co dzisiaj jest takim typowym oprocentowaniem w banku, realnym całkiem. Przypominam jeszcze, że te scenariusze mają być to kredyty z malejącą stopą procentową. A te pionowe kreski, no to mamy tak, jednopokojowe mieszkanie w Koninie, a to jest cena jednopokojowego mieszkania w Warszawie. Czerwone kreski odpowiednio to są 2-pokojowe, zielone kreski to są 3-pokojowe mieszkania, niebieska kreska to jest dla Konina 4-pokojowe mieszkanie. Warszawa się już na rysunku nie zmieściła. Dodam też, że tutaj musimy pamiętać również o zdolności kredytowej, bo w przypadku tego kredytu mieszkanie na start, no to dochód gospodarstwa domowego jest ograniczony, więc już singiel może zarabiać maksymalnie brutto 10 tysięcy, więc na pewno on na takich warunkach nie dostanie kredytu 1 200 000, to musimy z takim założeniem się liczyć. I co widzimy? No widzimy w praktyce, że tutaj jeżeli mieszkasz w Koninie i kupujesz takie średnie mieszkanie, to w zasadzie masz szansę przy każdym tym średnim mieszkaniu załapać na te bardzo preferencyjne
warunki oferowane przez kredyt mieszkanie na start. W zasadzie większość grup takich, jeżeli chcesz te swoje mieszkania kupić, no to załapiesz się na tym najbardziej preferencyjnym, nawet w zasadzie nie musisz wchodzić w te dodatkowe dopłaty. W Warszawie, dla której jeszcze dodam, że też Marcinie przypomnij, gdy byłeś na tym spotkaniu ministra, tam jest założenie, że w takich miastach jak Warszawa to chyba o 20% może ten limit, ten próg być zwiększony. Tak. Pieniędzy, które dostajesz i potem dopiero się zaczyna ten łuk. No ale nawet, spójrzmy się, singiel 575 tysięcy. To gdyby nie było tej dopłaty, to jak on by chciał kupić mieszkanie na start, w pełni kredytowane, średnie mieszkanie, to wszedłby na oprocentowanie 5%. No i tak mają pozostałe pary. Na naszej stronie cement24.pl ten wykres i te dane z tabel znajdziesz, których będzie jeszcze więcej, znajdziesz w takiej lepszej formie, gdzie będzie można sobie je na spokojnie studiować i powiększyć na ekran i będziecie to mieli lepiej widoczne niż w filmie YouTube. Marcinie, co o tym powiesz? No, można powiedzieć tak, na podstawie znanych nam obecnie założeń programu Mieszkanie na Start można zakładać, że będą z niego korzystać przede wszystkim osoby chcące kupić mieszkanie w mniejszych miejscowościach, w mniejszych ośrodkach, ponieważ no, jak widzimy, dla dużych, największych aglomeracji te kwoty kredytu nisko oprocentowane no, na niewiele starczają. Tak? Jeżeli singiel miałby dostać w Warszawie nawet 240 tysięcy złotych w kredycie nisko oprocentowanym, to jednak musi tak naprawdę drugie tyle albo dołożyć, albo dobrać już na normalny rynkowy kredyt, żeby kupić najmniejsze możliwe mieszkanie, czyli kawalerkę. Gdyby chciał, tak jak wcześniej mówiliśmy, myśleć przyszłościowo i kupić mieszkanie dwupokojowe, no to już ta przepaść między kredytem z dopłatą a ceną mieszkania dwupokojowego jest ogromna, sięga 500-600 tysięcy złotych. Także, no cóż, można zakładać, że jeżeli program wejdzie zgodnie z obecnie znanymi założeniami, no to nie będzie on miał wielkiego zainteresowania w tych największych miastach, zwłaszcza wśród singli i par, no, dla których oczywiście on będzie pomocny i będzie ulgą w wysokości potencjalnych rat kredytu, natomiast no, w tej chwili znalezienie tanich mieszkań, relatywnie tanich, bo już w ogóle pojęcie tanie mieszkanie w Polsce teraz staje się trochę taką abstrakcją, no jest co najmniej delikatnie mówiąc trudne. Znaczy zawsze to może być jakiś bogaty z domu singiel, który w darowiźnie dostał 400 tysięcy i się złapie w tym swoim kredycie i w Warszawie mieszkanie kupi, albo bogata para, ale no powiedzmy to widać różnicę między tym programem, który się nazywał Bezpieczny Kredyt 2%, a tym programem, który się nazywał Mieszkanie na Start. No i to ja nie wiem, dla kogo jest to mieszkanie na start, bo według mnie to główni beneficjenci, tacy najbardziej zadowoleni z tego kredytu, mieszkanie na start, to będą ci, ta nowa grupa odbiorców, która może już mieć mieszkanie, pod warunkiem, że ma trójkę dzieci, może je sprzedać, chociaż nie musi, prawda, bo też w ministerstwie chyba mówiono, że to nie jest na razie przymus, że musi sprzedać, przynajmniej to, co ja wiem ze źródeł, z przecieków z tego spotkania i naszej poprzedniej audycji, link na dole. I ona nie musząc sprzedać tego mieszkania, po prostu może na tym skorzystać. Albo sprzedaje też, dokłada i ma bardzo fajną nieruchomość. Singlom mówimy w tym programie nie. I teraz jeszcze przejdziemy do jednej tabeli, tylko zanim cię poproszę o komentarz, bo tu pokazujesz jak te mieszkania drożały w różnych miejscowościach, to ja chcę też zwrócić, nawiązać uwagę do tych stóp procentowych. Zauważcie, że kiedy ruszał program Mieszkanie na Start, mieszkania były znacznie niższe. I o tym, czy ty możesz wziąć kredyt z tą dopłatą lub na zwykłych zasadach,
no to po pierwsze decyduje stopa procentowa. Możesz uznać, że kredyt jest bardzo wysoko oprocentowany i nie chcesz takiego kredytu brać, czy to na stałej, czy na zmiennej stopie procentowej. Ale to nie tylko stopa o tym decyduje, bo stopa wpływa na wysokość raty, ale na wysokość raty, czyli tego, co możesz zapłacić, wpływa również cena mieszkania. No i jeżeli mieszkanie drożeje, Marcinie, tak jak tu w ciągu roku, no to chyba w naturalny sposób ono eliminuje wielu potencjalnych nabywców, czyż nie? Tak, no w zeszłym roku, jak tu widzimy na tym zestawieniu, w ciągu 12 miesięcy 2023 roku wzrosty cen były absurdalne, można by powiedzieć. Właśnie w zaznaczonym przez Ciebie Krakowie w ciągu roku mieszkania zdrożały o ponad 34%. Mówimy oczywiście o mieszkaniach na rynku wtórnych, o średniej cenie ofertowej. W Warszawie zdrożały o 1/4, we Wrocławiu o 1/4, w Poznaniu też prawie o 1/4. No to są ogromne wzrosty, które zupełnie nie korespondują ze wzrostem wynagrodzeń. I no cóż, nie ma się co oszukiwać. Te wzrosty wygenerował przede wszystkim program Bezpieczny Kredyt 2%, czyli de facto danie ludziom taniego pieniądza na zakup mieszkań. Oczywiście danie tych pieniędzy pewnej wąskiej grupie, która oczywiście chętnie z tego skorzystała. No niemniej jednak, jak wiemy, wszyscy ponosimy tego konsekwencje, widząc aktualne stawki cen mieszkań na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym oraz to, że tych mieszkań bardzo, ale to bardzo brakuje. Naprawdę zeszły rok to był czas wyczyszczenia rynku z ofert, w szczególności ofert sprzedaży mieszkań jedno-, dwupokojowych i cały czas ten deficyt jest widoczny. Jeszcze dodajmy, że te mieszkania właśnie jedno- i dwupokojowe w zeszłym roku zdrożały przeciętnie od 30 do nawet 50%. Także wejście nowego programu, mieszkanie na start, tak naprawdę tylko przyłoży się do tego, że rynek się sam nie wyreguluje. On dalej będzie korzystał z pewnego rodzaju dopalacza, takiej kroplówki. No i prawdopodobnie ceny z uwagi na wciąż niską podaż, ceny mogą dalej iść w górę. Oczywiście nie w takim tempie jak w roku ubiegłym. Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę jeszcze na jedną kolumnę z tej twojej tabeli, czyli na te zmiany miesiąc do miesiąca, które też są różne w różnych miastach. Potrafisz to jakoś wyjaśnić? Czy na przykład już w Warszawie to już taki był opór, że po prostu te ceny już tak wyleciały wręcz poza limity bezpiecznego kredytu, że już nie miały gdzie dokąd rosnąć? Jak sądzisz? No, patrząc na grudzień, to ja bym powiedział tak szerzej, że tak naprawdę w grudniu ten wzrost cen mieszkań był już najniższy od lipca, tak? Czyli widać było, że grudzień jest już takim miesiącem hamowania tych apetytów sprzedających. No w Bydgoszczy nie. No i w Bydgoszczy tak na... nie. No tak, w Bydgoszczy nie, ale jakby w skali kraju ewidentnie widać, że już te wzrosty nie były tak duże. No i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało teraz, styczeń, luty, marzec, dlatego że wiemy, że bezpiecznego kredytu no już właściwie nie ma, tak? Te transakcje, te umowy kredytowe, które zostały zgłoszone, będą realizowane, ale w oparciu o oferty nieruchomości znalezione już i, że tak powiem, klepnięte w zeszłym roku. No i teraz ten popyt ewidentnie jest mniejszy. No i zobaczymy, czy właściciele w tej chwili, jak do tego podejdą, tak? Czy jak długo będą oczekiwali tych stawek, do których przywykli pod koniec ubiegłego roku. Z rynkiem wtórnym to jest ten kłopot, że życie tak naprawdę wymusza potrzebę sprzedaży tego mieszkania. No, są ludzie, którzy
sprzedają to mieszkanie, chociaż nie muszą, może dostali w spadku, nie chcą go wynajmować, bo boją się najemców, no to je sprzedadzą. Czy je sprzedadzą dziś, czy sprzedadzą jutro, to tak dla nich nie stanowi bardzo dużej różnicy. To jest tam jakieś czynsze płacą, ale to ich tak bardzo nie boli. Natomiast jeżeli są sytuacje życiowe, zmieniasz pracę, zmieniasz miejscowość, w której mieszkasz, rozwodzisz się, zwodzisz się, rodzą ci się dzieci, różne takie zmiany, no to nie jest taka sytuacja, że możesz wtedy ze zmianą mieszkania czekać na przykład 5 lat. No oczywiście możesz, jak jesteś cierpliwy, bo znam też takich, którzy nigdy nie zmienią mieszkania i zawsze będą mieszkali w kawalerce w 10 osób, ale większość ludzi raczej dąży do poprawienia sobie lub no, usprawnienia swoich tych życiowych warunków po prostu. I dlatego oni czekają zazwyczaj jakiś czas, bo liczą, że było drożej, no to dlaczego mają teraz sprzedać taniej? A sytuacja jest taka, mieszkanie, bezpieczny kredyt, on został zamrożony, powiedzmy. Tak naprawdę to niech rząd poszuka pieniędzy na te zwiększone dopłaty, które muszą być, bo program dopłat 941 milionów na 2 lata też już nie wystarczy tych pieniędzy, ale 2025, 2026 ustawa nadal działa, nie jest zniesiona, więc program Bezpieczny Kredyt jest. Program Mieszkanie na Start jest tylko w mediach, bo jego nie ma. To ministerstwo dopiero musi go uchwalić. I to nie są takie same programy, bo już pokazywaliśmy poprzednio wykres, że tam są spore różnice i mówiliśmy o tym, że tym razem można mieć mieszkanie. I mamy teraz tak, lukę. W tym roku prawdopodobnie ten bezpieczny kredyt, nowe kredyty już nie będą udzielane. Może rząd w ogóle wygasi ten program, to się okaże. Mieszkanie na Start teoretycznie miałoby obowiązywać 1,5 roku i wejść od lipca 2024 w życie. No i teraz pytanie jest, wejdzie czy nie wejdzie? W których miastach ludzie będą mogli kupować mieszkania i jakie w tym programie, a w jakichś nie? W Koninie pokazaliśmy w zasadzie wszyscy od singla do tej dużej rodziny łapią się w preferencyjnych warunkach i w tych tańszych miastach mniej lub bardziej będą tak się łapali. W dużych miastach oni po prostu, czy w tych droższych miastach raczej, bo niekoniecznie dużych, oni po prostu są wycięci przez ten program. Ich możliwości są wycięte. Dopiero gdzieś tam tak naprawdę mogą liczyć realnie, bo ja nie mówię, że ktoś ma 500 000 wkładu własnego, ale realnie na ten program mogą liczyć, jeżeli mają 3 dzieci i swoje mieszkanie w dużych miastach. I pytanie powstaje w takim razie, dlaczego w dużych miastach kawalerki miały być tak drogie, skoro nie będzie ich nabywców? A dodam jeszcze, że w Radzie Polityki Pieniężnej podnoszą się głosy ciągle, że stopy procentowe obecne są zbyt niskie, że one nie pozwalają walczyć z inflacją. Czy Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy? Tego nie wiem. Mówione jest też przez wielu ekonomistów, że stopy procentowe, ten takie normalne, i inflacja będzie nam, przynajmniej inflacja będzie nam na razie spadała, ale zaraz się odbije, jak zostaną zniesione wszystkie tarcze. To jest znowu impuls do podniesienia stóp procentowych. Jak sądzisz, jak to będzie? Bo zaraz przejdziemy też do tych twoich wykresów, indeksów, cen, ale co właśnie w okresie tej luki? To jest bardzo duża niewiadoma, co teraz się będzie działo przez te 1,5 roku, dlatego że no tak, z jednej strony na pewno na rynek działa już sama zapowiedź wprowadzenia programu. Mówię tu o stronie podażowej przede wszystkim, że jeżeli coś się teraz ma nie sprzedać za tę wysoką cenę, to poczekajmy, powinno być za kilka miesięcy lepiej, klienci się ruszą. No więc to ciśnienie na sprzedaż na pewno u wielu klientów jest mniejsze. Oczywiście nie mówię o tych, którzy muszą sprzedać, tak? Rozwodzą się, dostali coś w spadku, już znaleźli nowe mieszkanie albo na wiosnę zaczynają budowę domu, oni rzeczywiście... Im zależy na czasie i już to, że za 1,5 roku cenę mogą uzyskać o kilka procent wyższą, jest dla nich sprawą drugorzędną.
więc tutaj rzeczywiście te transakcje będą szybsze. Ale też zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na rynku najmu. Pamiętajmy, że często mieszkania są kupowane inwestycyjnie po to, żeby kupić i szybko oddać w najem i czerpać zyski w postaci pobieranego czynszu. Ofert na rynku najmu znowuż przybywa. Tam był taki spadek, takie załamanie typowe pod koniec roku, ale w tej chwili liczba ofert wynajmu mieszkań znowu rośnie, jest zbliżona do tej, jaką mieliśmy no, w tym szczycie sezonu, czyli sierpień, wrzesień. No i zobaczymy, co się będzie działo w kolejnych miesiącach. Jeżeli tych ofert będzie przybywać i problem ze znalezieniem najemcy będzie narastał, no to to automatycznie będzie się przekładać na inwestorów, którzy do tej pory kupowali albo myśleli o kupnie mieszkania pod wynajem, bo po prostu te mieszkania się wynajmować nie będą. Pamiętajmy też, że relacja obecnych cen do czynszów no, staje się coraz mniej atrakcyjna. Tak? Czyli w dużych miastach. Dużych miastach tak, w tych dużych miastach. Oczywiście, kupienie kawalerki w Warszawie za 500 czy 600 tysięcy, mówię o rynku wtórnym, na rynku pierwotnym ceny, nawet jeżeli są nieco niższe, to pamiętajmy o kosztach wykończenia. I potem wynajęcie tej kawalerki za 2,5, za 3 tysiące złotych, no to już nie są takie kokosy jak jeszcze kilka lat temu. Także no, zobaczymy, co się będzie działo. Tak jak mówię, wszystko na pewno będzie się odbywało bardzo powoli. Pamiętajmy, rynek nieruchomości ma ogromną bezwładność, czyli ci nawet, którzy za miesiąc będą wystawiać swoje mieszkanie na sprzedaż, oni będą cały czas odwoływać się do tych szczytów z końca 2023 roku, ustalając cenę ofertową. Więc te zmiany w cenach, jeżeli nastąpią, to dopiero myślę za 3-4 miesiące. O ile oczywiście w tym czasie nie zostanie ogłoszony program, wejście w życie programu Mieszkanie na Start, które znowuż zaburzą ten, bym powiedział, naturalny cykl na rynku nieruchomości. No ten cykl był wielokrotnie zaburzany poprzez ochronę około covidową, poprzez no takie różne działania, bezpieczny kredyt właśnie, bo rynek się już parę razy nasz układał do snu i został podbity od 2019 roku wielokrotnie i nigdy nie zdołował, znaczy albo nawet zdołował przez chwilę, bo to na przełomie 2022-2023 było widać takie zatrzymanie w cenach, również transakcyjnych. Wróćmy do tego najmu na chwilę jeszcze. Powiedziałeś, że jest trudniej wynająć mieszkanie, no bo jest więcej ofert, większa konkurencja. W ogóle wiele osób przez ostatnie lata kupowało mieszkania specjalnie inwestycyjnie pod wynajem i co jeszcze jest ciekawe, nie dość, że te czynsze w tej chwili są mocniej negocjowane, przynajmniej w niektórych miejscowościach, to wiem na pewno, bo to nawet z doświadczenia, ale też jest zapowiedź i bardzo duże prawdopodobieństwo, że koszty tego tak zwanego czynszu do administracji płaconego, czyli tak ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie śmieci, ogrzewania, różne rzeczy, fundusze remontowe, one mogą dramatycznie wzrosnąć z powodu chociażby zdjęcia tarcz tych osłonowych energetycznych i różnych innych rzeczy, podwyżek energii i tak dalej, i tak dalej. I te szacunki są takie, że to może wzrosnąć nawet o nie o kilkanaście, ale niektórzy twierdzą, że gdzieniegdzie nawet o kilkadziesiąt procent to wzrośnie. I przy takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili na rynku najmu, ja nie wiem, czy to nastąpi takie proste przełożenie tych podwyżek na najemców, bo oni już też mogą zacząć dochodzić do ściany. No ja wiem, że tam niektórzy mają dostać podwyżki, jak są w budżetówce albo w szkole pracują, to mają dostać podwyżki, ale reszta społeczeństwa tych podwyżek nie dostanie. A ewentualnie rosnąca inflacja i zapowiedzi rosnących kosztów utrzymania wszystkiego znowu powodują, że to przekładanie jest takie trudne. Wobec tego to inwestowanie w mieszkania pod wynajem, no ja bym radził robić tak dosyć rozważnie, przyglądać się, jakie to są miejscowości, zastanawiać się, czy tam najem ten długi, może jest krótki lepszy, ale
czy ten długi najem ma perspektywę i jaką ma szansę, jaką ma stopę zwrotu z tej inwestycji. Bo no, już są miejscowości, w których przy obecnych czynszach i cenach, jeżeli nic się nie zmieni, to to raczej nie będzie dobra inwestycja. I teraz też przejdźmy do twoich wykresów, bo ty lubisz badać rynek nieruchomości. Spójrzmy się na ten wykres, który mówi o cenach. Skąd ten dołek, kiedy ceny rosły, bo to czy tam stagnowały się, bo z uwzględnieniem inflacji. Ciekawy wykres, omów. To jest wykres, który przedstawia zmianę średnich cen ofertowych w Polsce, taką średnią cenę zindeksowaną dla całego kraju, liczoną w oparciu o dane z 10 największych miast, z uwzględnieniem inflacji. No i tu, jak widzimy, te ceny mieszkań przez długi czas rosły, można powiedzieć od 2013 roku, dawały niezłe przebicie w stosunku do inflacji, tak? Czyli inflację mieliśmy stabilną, mieszkania drożały, więc realnie żeśmy, kupując i ewentualnie potem sprzedając mieszkanie, mogli na tym nieźle zarobić. Potem przyszedł czas bardzo wysokiej inflacji i można powiedzieć stabilności cen mieszkań. No i tutaj był ten taki dołek, który widzimy pod koniec, ale potem znowuż inflacja zaczęła hamować, natomiast ceny mieszkań, no właśnie w zeszłym roku, poszły bardzo w górę. W skali kraju jest to średnio około 22-24% w ciągu roku. No i ten wzrost z kolei był dużo wyższy niż wartość inflacji za ten okres. Także jak widzimy, ta wartość mieszkań, te ceny, biorąc właśnie pod uwagę inflację, bardzo się zmieniają i też warto na to spojrzeć, myśląc o tym, czy kupując mieszkanie, rzeczywiście na nim zarobimy. Bo jedna rzecz to są ceny nominalne, to jest drugi wykres, który być może Tomku pokażesz, a być może nie. I ceny nominalne widzimy tak, że one idą w górę, chwilami stały, ale generalnie idą w górę. Natomiast no, nominalne to jedno, a jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę inflację, to drugie. No więc w tej chwili, jeżeli ktoś kupił mieszkanie rok temu, no to teraz można powiedzieć w ciągu roku dużo zarobił. Zmiana rok do roku to prawie 17%, jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny z grudnia 2022 i 2023. O 17% wzrosła realna wartość mieszkania, jeżeli weźmiemy pod uwagę aktualne ceny na rynku wtórnym. Ja dodam, że takiego wzrostu jak tutaj procentowo i tak pionowej linii, to nie widzimy nigdzie prawie na tym wykresie, można powiedzieć. I to był fantastyczny czas na kupowanie mieszkania, podtrzymanie rok i sprzedanie. Ale po co było remontować? To nawet nie było sensu. Lepiej było i bez kłopotu kupić, sprzedać. Wszystko to się nazywa, dziękujemy Ci, bezpieczny kredycie. Słusznie powiedziałeś i proszę pamiętać też, że to były średnie jakieś dla jakichś 10 miast wybranych, więc to nie we wszystkich miastach. Zresztą Twoja tabela też pokazywała miasta, w których te przyrosty były znacznie, procentowo nawet liczone, znacznie niższe. No i zobaczmy jeszcze ten wykres, którego się domagałeś. Ja dodam tylko, że tutaj mówimy o cenach nominalnych, ale w naszej poprzedniej rozmowie, bodajże poprzedniej, pokazywaliśmy porównanie z cenami transakcyjnymi i to, że te wykresy, czy to z uwzględnieniem inflacji, czy bez uwzględnienia inflacji, są jak gdyby bardzo podobne do analogicznych wykresów pokazujących zmiany cen transakcyjnych, więc możemy się na tym opierać. To wcale nie jest zła miara cena ofertowa, tym bardziej, że ceny transakcyjne poznamy dopiero za jakiś czas. Na tym wykresie, no, na co tu można zwrócić uwagę? Na te dwie półeczki w ostatnich latach, czyli pierwsza to półeczka covidowa, kiedy ceny mieszkań stanęły, i druga półeczka, no to wtedy, kiedy nagle
bardzo mocno wzrosło oprocentowanie kredytów, spadła dostępność kredytów hipotecznych i ceny mieszkań stanęły, a nawet miejscami trochę zaczęły spadać. Ale potem widzimy najpierw zapowiedź, a potem wejście w życie programu Bezpieczny Kredyt. No i ta słynna rakieta, która odleciała w kosmos. No co tu dużo mówić, zawdzięczamy to, co widzimy na rynku mieszkaniowym obecnie, zawdzięczamy w głównej mierze bezpiecznemu kredytowi 2%, który na ogołocony trochę z ofert rynek wlał ogromne pieniądze w postaci taniego kredytu. No więc rynek jest jeszcze bardziej zubożony w oferty, ale za to z wyższymi cenami. Tak, jeszcze chciałem dodać, że jeżeli patrzymy trochę w przyszłość i myślimy, co się teraz będzie działo i jak, co się będzie działo po ewentualnym wprowadzeniu kredytu mieszkanie na start, no to jest ciekawe, bo pamiętajmy właśnie, że ten ostatni rok na pewno spowodował, że w jakiejś mierze popyt się nasycił i trudno dziś powiedzieć, ile osób jest wciąż, tak powiem, w blokach startowych do tego, żeby mieszkanie kupić. Więc nawet jak ten kredyt, ten nowy program wejdzie w życie, to trudno powiedzieć, jak dużym zainteresowaniem on się będzie cieszył, bo tak jak mówię, w zeszłym roku wielu klientów i tych beneficjentów programu i tych, którzy przed tym programem w jakiś sposób chcieli się uchronić, wyprzedzić go, zabezpieczyć. Wielu tych klientów kupiło mieszkania. No więc pytanie, czy teraz ten popyt szybko się odbuduje. Znaczy, wracając jeszcze do tego wykresu, to można powiedzieć, że ta luka i ta niepewność między dwoma programami może znowu spowodować jakąś taką półeczkę. Ale ja ciągle podkreślam dwie rzeczy, na które proszę, żebyście patrzyli się. Po pierwsze, pokazaliśmy na początku wykresu, że naszej rozmowy, że miejscowość nie jest równa drugiej miejscowości, że jedne miejscowości już w zasadzie doszły do takich pułapów cenowych, że niezależnie od tego, czy ten bezpieczny kredyt trwałby dalej, czy też trwałby, czy też byłby wprowadzony ten mieszkanie na start, ten pomysł, to przy takich obecnych pomysłach na ten kredyt i obecnych poziomach cen, to ci ludzie są po prostu wykluczeni z możliwości nabycia mieszkania w tym dobrym, lepszym kredycie i wykluczeni są również z możliwości nabycia mieszkania na zwykłym kredycie, tym bardziej, bo ich po prostu na to nie stać. I to o tym trzeba pamiętać, że są też drugie miejscowości, w których po prostu wszystkie mieszkania łapią się na te uprzywilejowane programy i gdzie ludzie mogą kupować. I tutaj powiedziałeś o jednej stronie bezpiecznego kredytu, że on mocno wyczerpał być może istniejący taki potencjalny popyt, bo ludzie się decydowali, kupowali, ale też byli ludzie, którzy uwierzyli w obietnicę 0% kredytu i wierząc w tę obietnicę, czekali z zakupami, a teraz się okazało, że to wcale tak łatwo i pięknie nie jest. To jest jedna grupa taka popytowa. A druga sprawa to jest właśnie te podwyżki cen. Nawet przy korzystaniu z tego programu pomocowego wyeliminowały część potencjalnych nabywców. No powiedzcie mi, skąd singiel w Polsce mający normalne zarobki, czyli średnią krajową, nawet powyżej tej średniej, bo to do 10 tysięcy brutto, to jest powyżej średniej krajowej, ma mieć odłożonych własnych 400 tysięcy czy tam 370 tysięcy złotych. To raczej takich osób jest niewiele. Może skądś dostały pieniądze, ale przy tych zarobkach to raczej po prostu nie bardzo miały szansę to odłożyć, no chyba, że żyją naprawdę bardzo skromnie, bo też wszystko jest możliwe. Krótko mówiąc, no właśnie, czego się spodziewamy teraz? Spodziewamy się, że dostaniemy wreszcie decyzję od ministerstwa, które nam powie, co zrobi, i od rządu. No i teraz miałbym prośbę, żebyś powiedział w zasadzie trochę takie swoje refleksje na temat tego spotkania konsultacyjnego w ministerstwie, w którym uczestniczyłeś.
Wiemy z naszej poprzedniej rozmowy z Krzysztofem Bontalem, który też uczestniczył, że tam było sporo dyskusji. No ale czy odniosłeś wrażenie, że ministerstwo zrozumiało to, co wyście mówili? Czy wszyscy byli zachwyceni programem? Czy były uwagi krytyczne? Co na ten temat ministerstwo i czy notowało skwapliwie te uwagi? Właśnie, to sprytnie zadałeś na koniec to pytanie, czy notowało. Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że tak, po pierwsze, rzeczywiście myślę, że dominowały uwagi krytyczne wobec programu, zarówno tego, jak on jest szeroki, że jest dla wszystkich i dla nikogo w pewnym sensie, to, że, no, że w ogóle sam plan jego wprowadzenia w obecnej sytuacji, kiedy rynek jest mocno rozchwiany, kiedy brakuje ofert, kiedy deweloperzy nie śpieszą się z rozpoczynaniem nowych budów i wprowadzaniem nowych ofert na rynek, no to każde dodatkowe wlanie tanich pieniędzy na rynek będzie skutkowało niczym innym jak dalszym wzrostem cen. No więc to myślę, że każdy uczestnik albo prawie każdy, który zabierał głos, zwracał na to uwagę. A to, co właśnie zapytałeś, no tak, odniosłem wrażenie, że nikt nie notował tych uwag. Na wypowiedzi zaproszonych gości, ekspertów były odpowiedzi, zwrócenie uwagi, jak to tam oni przewidują, jak przygotowali, ale czy to, co zostało powiedziane przez uczestników spotkania, przez gości, czy ma szansę znaleźć się i być uwzględnione w tym programie? No to mówię, zważywszy na to, że nikt chyba tego nie notował, nie zauważyłem osoby, która byłaby specjalnie, która miałaby specjalnie takie zadanie ze strony ministerstwa, no to nie wiem, czy te uwagi gdziekolwiek znajdą swoje odzwierciedlenie w jakichkolwiek zmianach znanych już dzisiaj założeń. Wyjaśnienia są trzy. Albo minister ma doskonałą pamięć, albo spotkanie było nagrywane i on to obejrzy, albo też ze strony ministerstwa dominował samozachwyt nad genialnością własnej propozycji, bo ten program, trzeba powiedzieć szczerze, on nie tylko przez was był krytykowany i to, co ciekawe, nawet przez ludzi, którzy nie tak jak ty, ale ludzi, którzy są związani w ogóle z branżą kredytową i teoretycznie powinni być zachwyceni, ale też wszyscy zwracają właśnie uwagę na to, że ten program nie wiadomo, co to ma być. Czy to ma być wspomaganie prokreacji, bo to tak naprawdę jest nagradzanie ludzi za to, że już mają trójkę dzieci, 18 lat. To nie promuje nowego dziecka, niekoniecznie. Poza tym program ma trwać krótko, półtora roku program. To żaden deweloper nie zdąży nawet produkcji swojej dostosować do tego programu, który w tej chwili, no już mówiłem to po raz kolejny, powiem, lansuje większe mieszkania, a mniejsze wycina, wbrew temu, co było normalnie w strukturze popytu. Zobaczymy, jak to będzie. To chyba jest jeszcze dużo tajemnic i dużo audycji przed nami na temat mieszkania na start. Marcinowi na dzisiaj dziękuję. Was zapraszam do subskrybowania tego kanału. Przypominam, że na stronie cement24.pl ta sama audycja z wykresami, takimi w bardziej przystępnej, widocznej formie. Możecie je sobie powiększać na cały ekran i podziwiać i wam one nie znikną, tak jak to znika w filmie. No i cóż, trzymajcie się.